Pieniądze szczęście nie dają, ale lepiej żyć pozwalają. To jest takie ciekawe przysłowie, może znacie. Kolejne. Nie zasypia w nocy śmiele ten, kto ma pieniędzy wiele. Albo kolejne ciekawe. W pieniądzach pieniędzy szukać trzeba. To jest takie do przemyślenia. Jak ktoś się rozgryzie, to możecie potem mi wyjaśnić. Albo kolejne. Chciwość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła. Także mamy nawet w naszych polskich ludowych przysłowiach coś zaczerpniętego wprost z Pisma Świętego. I ostatnie, moje ulubione, dobry zwyczaj, nie pożyczaj, jeszcze lepszy, nie oddawaj. Nie znacie tego? Okej. Okay. Także jak ktoś się tego trzyma, to proszę się zgłosić, żeby pamiętał, żeby niczego jednak nie pożyczać. A mamy mnóstwo tych przysłów dotyczących pieniędzy, bo jest to bardzo, bardzo ważny temat. I Pismo Święte mówi o pieniądzach tyle razy, że ciężko jest to zliczyć tak naprawdę. Nie wiadomo, czy liczyć tylko temat pieniędzy, czy też złota i srebra, czy bogactwa. Szacuje się, że to jest temat najpopularniejszy w Biblii w ogóle. I chcemy mówić dzisiaj o pieniądzach z powodów bardzo praktycznych, ale też przede wszystkim dlatego, że jest to temat ważny i aktualny dla nas wszystkich. Z powodów praktycznych, chociażby dlatego, że chcemy szukać większej sali spotkań, chcemy finansować nowe działania jako Kościół. A w tym momencie finansowo stoimy tak, że jest ok, ale mogłoby być tak z dwa razy lepiej. I ten temat jest ważny i praktyczny. On jest bardzo, bardzo, bardzo taki, można powiedzieć, powszedni, można powszechny. Dzisiaj może pójdziemy po nabożeństwie na obiad i może kogoś nie stać, może powinienem za niego zapłacić, może zastanawiacie się, ile powinienem wydać pieniędzy na obiad, żeby nie za dużo, żeby nie za mało, może ściemnie, że mam jedzenie w domu, bo mnie nie stać, może na początku miesiąca dostaniesz wypłatę albo, co szczęśliwsi, pieniądze od rodziców i myślisz, może zaszaleję, kupię coś fajnego. Albo może myślisz sobie, odłożę wszystko na konto i niczego nie dotykam i tylko zaplanuję sobie po 3 zł na dzień na chleb. Albo zacznę się może stresować. Może od razu wpłacę coś na konto kościoła, może na koniec jak mi zostanie i tak dalej, i tak dalej. I to jest temat bardzo ważny. To jest temat, do którego każdy ma inne podejście. Gdy o tym myślałem, to stwierdziłem, że mam taką historię dosyć ciekawą. Wychowałem się w rodzinie, w której z jednej strony rodzice bardzo unikali niepotrzebnych wydatków i drogich zakupów. Z drugiej strony nigdy nam niczego nie brakowało. W małżeństwie przechodziliśmy z moją żoną różne okresy. Najlepszy jest tuż po weselu. Potem kilka takich... I też Ola i ja jesteśmy bardzo różni. U nas na przykład w rodzinie na zakupach się wrzucało coś do koszyka, tak żeby mama nie widziała i najlepiej jeszcze później przy kasie to tak zabrać, żeby nie widziała, że ona kupiła. U Oli rzeczy się wyciągało z koszyka, żeby mniej wydać na zakupy na przykład, jak żeby mama nie widziała. I nawet nie wiecie, ile godzin żeśmy spędzili z Olą w sklepie, dyskutując, czy potrzebujemy tyle sera, czy tyle sera i nie za dużo, nie za mało, czy możemy już przejść dalej. I chcę, żebyśmy się zastanowili dzisiaj, żebyś ty się dzisiaj zastanowiła, jak traktujesz pieniądze. Może myślisz sobie, że masz właściwe podejście do pieniędzy, wszystko jest ok. Może porównujesz swoje finanse do innych, to jest dla ciebie punkt odniesienia. Może sobie wmawiasz jedno, ale tak naprawdę wiesz, że jest inaczej. I powiemy dzisiaj o czterech rzeczach. Powiemy o tym, że budujemy swoje poczucie sprawiedliwości w oparciu o pieniądze. Powiemy, że Bóg zna nasze serce, zna nasze nastawienie do finansów. Powiemy, że jest na to rozwiązanie w Jezusie. I na koniec powiemy o praktycznym zastosowaniu. I zanim przyjrzymy się temu tematowi, skłońmy nasze głowy w modlitwie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty w swojej łasce obdarowałeś nas wszystkim, czego potrzebujemy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że dowód Twojej miłości jest niezaprzeczalny. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to też, że Ty jesteś Bogiem, który daje się poznać. Nie musimy, Ojcze, szukać Ciebie tylko w naturze. Nie musimy szukać Ciebie tylko zaglądając w głąb siebie, ale mamy przywilej przychodzić do Twojego Słowa. Prosimy Cię, Ojcze, żebyśmy tego nigdy nie brali za pewnik, żebyśmy nigdy tego nie traktowali lekką ręką, żebyśmy nigdy nie korzystali z tego Pisma wbrew Tobie. Pobłogosław teraz ten czas, jaki tu będziemy mieli. W imieniu Jezusa. Amen. A więc po pierwsze mam dla Ciebie wiadomość. Opierasz swoją własną sprawiedliwość na pieniądzach. Opierasz swoją własną sprawiedliwość. Moja własna sprawiedliwość to jest poczucie, że ja jestem dobry, że mam wyrównane porachunki z Bogiem, można powiedzieć. To jest przeświadczenie, że na coś zapracowałem, że na coś zasługuję.
I w odniesieniu do pieniędzy nasze poczucie sprawiedliwości może odnosić się do ich wydawania i do ich posiadania. I każdy ma problem z pieniędzmi. Niekoniecznie wszyscy mają poważny, przewlekły, ale nie oszukujmy się, że pieniądze nas nijak nie dotykają, nie rusza nas ten temat. A więc w kwestii wydawania pieniędzy bardzo możliwe, że myślisz sobie, ale jestem oszczędny, ale jestem oszczędna, ale jestem pobożny, bo nie wydaję pieniędzy niepotrzebnie, ale jestem pobożna, bo nie wydaję pieniędzy na siebie. Wow! Nie wydaję za dużo, nie wydaję na żadne przyjemności. I w praktyce to może w Twoim życiu objawiać się ta oszczędność w tym ciągłym myśleniu, ile mogę wydać, ile się uda zaoszczędzić. A jak kupię to, to złotówkę w kieszeni mam. A jak to zrobić? Dobrze. Stoję 10 minut w sklepie i wybieram, która promocja jest lepsza. 2 w cenie 3, czy 3 w cenie 2? 3 w cenie 2 jest lepsze, uwierzcie. To może przejawiać się w ocenianiu innych. Ale ona dużo pieniędzy wydaje. Ja taka nie jestem. Ona co chwilę ma nowe buty i nową sukienkę, a ja co chwilę w podartych, jaka jestem pobożna, prawda, i skromna. Ale on sobie kupił drugi samochód. A ja takim rozklekotanym, rdzewiejącym, błękitnym busem jeżdżę. Ale on ma świetny i nowy telefon. Ja mam Nokia 3310, tak jak prawdziwi apostołowie, naprawdę. Ale oni wychodzą często do miasta. My to porządni jesteśmy i tylko w domu. Ile oni jeżdżą na wakacje, te brzuchy leniwe, my skromni i pobożni. I to może być problem nie dlatego, że ktoś unika niepotrzebnych wydatków, to jest dobre, ale to może być problem, gdy czuję się lepszy, gdy czuję, że na coś zasłużyłem. Więc z jednej strony może sobie myślę, ale jestem oszczędny, ale z drugiej strony może sobie myślę, ale jestem szczodry. Ale jestem szczodra, ale jestem pobożny, bo wydaję tyle pieniędzy na moją rodzinę i przyjaciół, na kościół, na biednych, na WOŚP i tak dalej, i tak dalej. I to może przejawiać się w tym, że mam paraliż, żeby kupić sobie cokolwiek, ale gdy przychodzi czas świąt, to ale jestem super, takie drogie prezenty kupiłem, droższe od wszystkich innych pod choinką. To może pojawić się w braku rozwagi w wydawaniu pieniędzy, ta twoja szczodrość. Chcę, to kupuję. Podoba mi się, biorę. Bo przecież wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, prawda? Więc mogę sobie coś kupić. O tym fragmencie jeszcze powiem dzisiaj. Albo to może przejawiać się z tym, że się porównuje do innych. Czasami nawet tak podświadomie. Ja to przelewam 20% moich przychodów na kościół. Oni wątpię, że 10. Wątpię. Ja pomogłem jej w przeprowadzce, w remoncie. To są 3 godziny mojego czasu. Czyli tak, uczciwie licząc, to jest 300 zł netto. Jak i ja jestem ofiarny i szczodry. I to jest problem nie dlatego, że ktoś się chętnie dzieli tym, co ma, tym, co jest, tym, co Bóg mu dał. To jest dobre, ale problem szczodrości jest wtedy, kiedy czuję się lepszy od innych, kiedy czuję, że zasłużyłem coś, na coś u Boga. I to poczucie własnej sprawiedliwości w kwestii pieniędzy może też być dotyczyć posiadania. Może dotyczyć takiego przeświadczenia, że czuję się lepiej, bo jestem biedny. Czuję się lepiej, bo jestem biedna. Jak prawdziwy biblijny bohater, jak Jan Chrzciciel, nie mam niczego i krążę po pustkowiu i niczego nie chcę mieć. Jak apostołowie, uznałem wszystko za gnój, szczególnie to, czego nigdy nie miałem, to w ogóle chętnie uznałem za gnój i nie potrzebuję tego. Ja to jestem wolna od tych pokus, które mają ci bogaci. I to może się objawiać też na różny sposób. Może w odmawianiu pomocy. Nie idę z wami do kina, nie jadę z wami na wyjazd. Nie stać mnie. I nie przyjmę pomocy, bo to uderza w moją dumę, w mój honor. To może objawić się tym, że w użalaniu się nad sobą. O, ja biedny, jak mi jest ciężko, Panie Boże, na pewno tym jakoś odpłacisz, Ty widzisz, jak mi jest ciężko. Czym sobie na to zasłużyłem, że jestem taki biedny? To będzie się objawiało w tym, że się porównujesz. Ich na to stać, na tamto mnie nigdy nie będzie na to stać. To może nawet prowadzić do gniewu, do nienawiści. On na pewno oszukuje. On na pewno nie płaci podatków tyle, ile powinien. On na pewno robi jakieś przekręty. Ona na pewno bierze coś tam, jakieś pieniądze pod stołem. To jest niemożliwe. I to jest problem nie dlatego, że ktoś jest niezamożny. To jest wypadkowa okoliczności moich decyzji i pod wieloma względami jest to błogosławieństwo, ale to może być problem, kiedy uznaję moje ubóstwo jako moją sprawiedliwość. Nie pozwalam sobie mieć, nie pozwalam sobie chcieć. Myślę, że przez sam fakt mojej biedy zasługuję na coś u Boga.
I zamiast się cieszyć tym, co mam, uspokajam się użalaniem się nad sobą. Może ktoś sobie myśli, ale jestem bogaty. Z drugiej strony, ale jestem ustawiony. Jestem taki zaradny, taki przedsiębiorczy. Pan Bóg na pewno jest ze mnie dumny. Na pewno jest zadowolony z tego, jak żyję. I to może się objawiać w tym, w takim przeświadczeniu, ale się napracowałem, żeby to zdobyć. Ale ja się dużo uczyłem, żeby mieć te oceny i tą dobrą pracę. Wow, ale ja jestem. Ale to może nawet objawiać się w takich małych rzeczach. W używaniu zwrotu moje pieniądze z myślą nie zasługuje na nie nikt inny. Zarobiłem z myślą należy mi się. To może być poczucie wyższości. Gdybyś tylko popracowała trochę, gdybyś tylko się trochę postarała, to na pewno ci się uda. Każdy z nas zmaga się z tematem finansów. Chcemy pieniądze mieć, czujemy się gorzej, gdy ich brakuje, lepiej, gdy jest ich przypływ. Każdy z nas ma poczucie własnej sprawiedliwości w tym temacie. Poczucie, że coś mi się należy. Że w związku z moją postawą Bóg na pewno patrzy na mnie przychylnie. Jestem taki oszczędny, albo może jestem taki hojny, żyję w takim niedostatku albo w takim bogactwie. Każdy z nas ma poczucie własnej sprawiedliwości. Może myślisz sobie, co ten Łukasz wie, co on mi będzie mówił, co on będzie mi opowiadał, skąd on wie, co się u mnie w życiu dzieje. Ja nie wiem, ale jest ktoś, kto wie. I przeczytamy teraz historię, jedną z ciekawszych z Nowego Testamentu. Przeczytamy historię Ananiasza i Safiry z Dziejów Apostolskich. I zanim go omówimy, kilka uwag wstępnych. Jak macie Biblię, to możecie otworzyć Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. Ja przepraszam za mój notoryczny brak slajdów. Już wczoraj wieczorem prawie zrobiłem, ale akurat poszedłem spać. Więc będziemy czytali fragment z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. I zanim go przeczytamy, ten fragment, który jest bardzo wyjątkowy, to kilka uwag wstępnych. W pierwszym kościele sytuacja w Jerozolimie jest taka, że wszyscy wspólnie postanowili sprzedać swój majątek i zebrać pieniądze razem. Z dwóch powodów. Żeby rozdzielić go jak najbardziej uczciwie, wspierać potrzebujących, ale też dlatego, że oni byli przekonani, że Chrystus już wróci lada moment, więc po co mamy trzymać się tych naszych działek, które tu mamy, czy domów, lepiej to sprzedać i użyć jak najlepiej, bo Jezus już będzie lada moment. I oczywiście nie mieli w tym racji. I myślę, że to pod pewnymi względami był dobry, pod pewnymi względami bardzo słaby pomysł, ale tak się umówili i pewnie dużo osób tak zrobiła. I to, co tu widzimy, nietypową sytuację, tak jak zresztą wiele sytuacji w Biblii, to nie jest uniwersalna zasada. To nie jest uniwersalna zasada. To, co tu widzimy, może, ale nie musi się zdarzyć dzisiaj, ale wskazuje na bardzo, bardzo, bardzo ważną cechę naszego Boga. On zna twoje nastawienie do finansów. Przeczytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 5, wersety 1-11. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swojej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. I tu kropeczka mała. Uwaga na marginesie jest taka, że to jest jeden z fragmentów, w którym widzimy, gdzie wyraźnie apostołowie odnoszą się do Ducha Świętego, dokładnie mówiąc o Bogu, albo w osobowy sposób do Ducha Świętego, więc jak ktoś rozważa temat Trójcy, to warto to przemyśleć. Idźmy dalej. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym. Owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Kiedyś jak analizowaliśmy ten fragment z kolegami, to doszliśmy do wniosku, że śmieszne, ciekawe zadanie miała młodzieżówka w pierwszym kościele. Ale czytajmy dalej. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr: na co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi. Ciebie też wyniosę. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Więc lekcja z tego fragmentu nie odnosi się do prywatnej własności, tak?
Apostołowie nam nie mówią, Bóg zabrania ci posiadać swoich własnych rzeczy. Lekcja ta też nie odnosi się do automatycznych, natychmiastowych konsekwencji kłamstwa, aczkolwiek pewnym mocnym ostrzeżeniem dla nas może być. Ale zauważcie, co mówi Piotr. Czy gdy należała do ciebie twoja rola, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Innymi słowy, Piotr mówi, mogłeś zrobić, co chciałeś. Mogłeś zrobić, co chciałeś z majątkiem. Mogłeś go sprzedać i z pieniędzmi, które zdobyłeś, mogłeś zrobić, co chciałeś. A ty postanowiłeś nas oszukać. Ananiasz i Safira chcą oszukać Kościół. Chcą, można powiedzieć, zjeść ciastko i mieć ciastko, tak? Chcą dobrze wypaść przed innymi ludźmi, chcą się zaprezentować, chcą przyłączyć się, ale zarazem nie mają tyle odwagi, żeby powiedzieć prawdę. I jesteśmy w stanie w kontekście finansów oszukać ludzi. Jesteśmy w stanie oszukać ludzi. Jesteśmy w stanie do pewnego stopnia udawać bardziej oszczędnych albo bardziej szczodrych. Jesteśmy w stanie pozować na bogatych albo bardziej na biednych. Nawet możemy sami siebie oszukać. Możemy wmówić sobie, że to, co robimy, jest dobre. Możemy usprawiedliwiać naszą rozrzutność, nazywając ją szczodrością, albo nasze skąpstwo nazywać dobrą oszczędnością. Jesteśmy w stanie dawać na Kościół, na pomoc innym, tylko to, co nam zbywa i wmawiać sobie, że dajemy tak dużo i to tak ciężko nam przychodzi. Ale Ananias i Safira nie tylko chcą oszukać Kościół, oni chcą oszukać Boga. Mówią, Boże, patrz, jacy jesteśmy ofiarni. A myślą, dajemy, bo wszyscy dają, ale tak naprawdę nam się nie chce. Mówią, ufamy Tobie w strefie pieniędzy. A myślą, boimy się panicznie o naszą sytuację finansową. Mówią, możemy żyć w biedzie, jak będzie taka potrzeba. A myślą, jak się skończy wspólna pula, to my mamy za skórniaki w razie czego. Nas bieda nie dopadnie. Czy jesteśmy w stanie oszukać Boga? Nie. Wszyscy zgadzamy się, że nie. Wszyscy zgadzamy się, że nie jesteśmy w stanie oszukać Boga i wyjdziemy dzisiaj i będziemy w strefie, w sferze naszych finansów chcieli Go oszukać. Będziemy próbowali Go oszukać. Ale co jest najważniejsze, to świadomość, że Bóg zna Twoje nastawienie do finansów. Nie chodzi o to, żeby udawać, żeby się stroić, żeby kreować się przed Bogiem na kogoś, kim nie jesteśmy. Chodzi o to, żeby uczciwie przed Bogiem stanąć i powiedzieć, Boże, mam problem z pieniędzmi w moim życiu. Boję się często bardzo o moją przyszłość finansową. Marzę o pieniądzach bardziej niż o innych rzeczach. One często pochłaniają mnie tak, że wszystko inne w moim życiu zaczyna schodzić na drugi, trzeci plan. One mnie ograniczają. Boję się stale o to, czy nie wydaję za dużo. Jestem tym sparaliżowany, sparaliżowana. Albo pysznię się tym, jaki jestem hojny czy hojna. Często, Boże, wykluczam Cię w ogóle z tematu pieniędzy w moim życiu, bo nie chcę, żebyś widział, co robię. Jaka jest w takim razie odpowiedź? Jaka jest szansa na wyjście z tej sytuacji? Gdzie szukać rozwiązania, odpowiedzi? Czy możemy się uwolnić z tego zniewolenia? Zniewolenia, które sprawia, że udajemy przed innymi, przed sobą samym i przed Bogiem. I odpowiedź oczywiście, jak zwykle, jest w Jezusie. Myślę, że nikogo tym nie zaskoczyłem. Odpowiedź jest w Jezusie, w Bożej łasce, w Bożej dobrej nowinie. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego, albo w jaki sposób odpowiedź jest w Chrystusie, czy w odpowiedź jest w Chrystusie. Ja zacząłem myśleć o dobrej nowinie i mam ochotę teraz kogoś zapytać, żeby mi sprawdzić, czy uczyliście się dobrej nowiny. Uczyliśmy się na naszym wyjeździe majowym wspólnym dzielić się dobrą nowiną na podstawie listu do Efezjan, 2 rozdziału. Nie będę was odpytywał, jak ktoś się stresuje teraz, ale w skrócie chcę przypomnieć i chcę, żebyście posłuchali, bo Ewangelia nie tylko w teorii, ale naprawdę odnosi się do naszych finansów. A więc po pierwsze, dobra nowina mówi o tym, że cały świat, w tym ja, jest zbuntowany przeciwko Bogu. I jedyne na co zasługuje, to Boży sprawiedliwy gniew. Ale Bóg w swojej miłości postanowił mnie uratować. Postanowił dać mi wyjście. I Jezus zapłacił za mój grzech. Dostałem ten ratunek za darmo, z łaski. I gdy uwierzę, to w Jezusie mam nowe życie. W
w którym mogę Go naśladować, mogę robić dobre rzeczy dla Boga. I wystarczy ten schemat dobrej nowiny podstawić pod pieniądze i mamy rozwiązanie. A więc po pierwsze, nic mi się nie należy. Nic mi się nie należy. Pismo Święte mówi bardzo jasno, nie ma ani jednego, nie ma ani jednego, który by szukał, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 3 rozdziale. I niesamowite słowa mówi Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Mówi, ja jestem winoroślą, 15:5. Ja jestem winoroślą, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Nic dobrego, co mam, mi się nie należy. Ja wiem, że w polskim są tam podwójne zaprzeczenia, ale mam nadzieję, że nie zamieszałem tego wszystkiego. Moją pracą, staraniem, wysiłkiem jestem w stanie wytworzyć tylko grzech. Jeśli zrobię coś dobrego, naprawdę dobrego, naprawdę dobrego, to znaczy, że Bóg zaingerował, to znaczy, że Bóg okazał mi łaskę. I to samo dotyczy mojego majątku. To, co mam, jest efektem dzieła Boga, który mnie stworzył, który mnie przysposobił, który mnie uzdolnił, który mnie ukształtował, który mnie postawił w takim miejscu, w takiej rodzinie, w takiej sytuacji. Osadził mnie w tym miejscu, w tym czasie, w tym momencie historii, w Polsce. Nic z tego, co mam, mi się nie należy. I to jest niesamowicie ważne. Jakiś czas temu jechaliśmy samochodem, już nieważne gdzie i dokąd i dlaczego, ale w tej podróży jedna osoba zrobiła sobie kanapkę na drogę. Już nie wchodząc w szczegóły kto, ale zrobiła sobie kanapkę i ktoś inny tą kanapkę zjadł. Niż ta osoba, która kanapkę z myślą o sobie zrobiła. Czy trzeba porozmawiać o tym, czy warto robić kanapki tylko dla siebie, ale to jest temat na boku. Po pierwsze, zawsze trzeba dla kierowcy, jak ktoś jedzie ze mną, to jest jasne. Ale pojawiła się nagle kłótnia, dyskusja, frustracja, wręcz prawie że łzy, zawód. Przecież to jest moja, to mi się należy. No jak? Jak ty mogłeś zjeść moją kanapkę? Ona mi się należy. Zauważcie, że mamy wewnątrz siebie takie przeświadczenie, że mi się coś należy. Nam się nic nie należy dobrego. Wszystko mamy z Bożej łaski, jeśli to jest naprawdę dobre. I ta perspektywa w niesamowity sposób zmienia nasze podejście do finansów. Gdy już jesteśmy świadomi, że nic nam się nie należy, nie zasłużyliśmy na nic dobrego, to przestajemy się przywiązywać do rzeczy, przestajemy w ogóle myśleć o posiadaniu jako o czymś ważnym. Przestajemy być tym zniewoleni. Jak to jest możliwe, żeby uświadomić sobie, że to mi się nic nie należy? Zawsze, nawet jak sobie to bardzo mocno wmówię, będzie mój stary człowiek o tym przypominał. Tylko w Chrystusie mogę mieć taką pewność. Tylko w Chrystusie mogę mieć tą świadomość, bo w Nim mam pewność dobrych owoców mojego życia. A więc nic z tego, co mam, mi się nie należy, ale Bóg mnie łaskawie obdarował. Tak? Cały czas jesteśmy w schemacie dobrej nowiny. Bóg mnie łaskawie obdarował. Wszystko, co mam, pochodzi od Niego. Psalmista pisze bardzo znany fragment, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ale Bóg nie tylko nas stworzył. Ktoś może powiedzieć w takim bardzo ogólnym wymiarze. Nie powiedziałbym, że w ogólnym. Bardzo konkretnie to opisuje Dawid. Ale Bóg okazał swoją łaskę. Dał nam wszystko w Chrystusie. Czytamy, Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, dał nam bardzo dużo prezentów. Nie widzę zaniepokojenia. Czyli nie znamy Rzymian 5:8. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg mi dał wszystko, co mam dobrego ze swojej łaski. Bóg dał mi wszystko, czego potrzebuję. Bóg dał mi Chrystusa. I z tego wynikają trzy rzeczy. Ja wiem, że jesteśmy w podpunkcie podpunktu, ale wynikają z tego trzy rzeczy. Po pierwsze, koniec narzekania. Skoro Bóg mi wszystko dał, skoro mnie stworzył, obdarował, Jego łaska nie ma końca, On dał swojego Syna, żebym miał życie, to kiedy mogę sobie ponarzekać? Kiedy mogę sobie ulżyć? Co takiego może mi się w życiu przytrafić, że mogę narzekać, że mogę użalać się nad sobą? O, jak ja mam mało pieniędzy, ja zarabiam tak mało, o ja biedny i słaby. Koniec z narzekaniem. To nie oznacza oczywiście, że nie szukam lepszej pracy, nie oznacza, że nie szukam pracy, gdzie ktoś mnie docenia, ale skoro Bóg mi wszystko dał, to jest koniec narzekania. Po drugie, koniec z porównywaniem się do innych. Skoro Bóg mi wszystko dał, w
swojej hojności i łasce, jakie mam podstawy, żeby się z kimś porównać? I ja już kiedyś o tym mówiłem, ale jeżeli tu, jeżeli ja tutaj mam wszystko i to wszystko dostałem za darmo i to wszystko, co mam, nie mogę tego utracić, nic z tego, co mam, nie mogę utracić, to kiedy będę zaglądał tam, żeby się porównywać? Mam tu wszystko, nie utracę tego, nic więcej nie potrzebuję. Kiedy będę zaglądał gdzieś indziej, żeby się porównywać? Będę zaglądał, żeby to dać, ale nie będę zaglądał, dopóki o tym pamiętam i trwam w tym, co mam w Chrystusie, żeby się porównywać. Ona ma droższe ubrania. I co z tego? On odniósł większy sukces w swojej firmie. I co z tego? Ale oni dużo na siebie wydają. I? Albo oni tam są tacy skąpi i nigdy się nie chcą na nic... Co z tego? Skoro mam wszystko z Bożej łaski, to koniec narzekania, koniec porównywania się do innych i efektem tego w moim życiu będzie wdzięczność. Skoro Bóg dał mi wszystko, to komu należy się za to chwała? Komu mam wystawić laurkę? Kogo posąg stoi, można powiedzieć, na szczycie mojego życia? Kogo widać, gdy ktoś przychodzi do mojego życia? Wdzięczność wyrażona moją wiarą, moją decyzją pójścia za Chrystusem. Tego Bóg od nas oczekuje. On nie oczekuje od nas takich prawdziwych laurek, prawdziwych figurek. On oczekuje wiary, zaufania. Ale też wdzięczność wyrażona w codziennym, pobożnym życiu. Zastanów się. Jak dostajesz wypłatę, jak dostajesz pieniądze od rodziców może, jeśli jeszcze nie pracujesz, to co pierwszego robisz? Co jest pierwszą rzeczą, którą robisz? Ale fajnie, że już są pieniądze? Może już kombinujesz, na co wydać? Albo przeliczasz, ile zaoszczędzisz? Zastanawiasz się, może coś drugiego, sobie teraz byłoby czas kupić? Albo nie wiem, co, jakaś imprezka, czy cokolwiek innego. To jest pierwszą rzeczą, którą robisz. Dlaczego pierwszą rzeczą nie jest modlitwa? Wdzięczności nie szefowi, tylko temu szefowi. Temu, który rzeczywiście zatrudnia i wypłaca. Bogu. Gdy pojawi się sytuacja, gdy możesz się czymś podzielić, możesz za kogoś coś zapłacić, możesz komuś coś dać, możesz czymś posłużyć. Co jest pierwszą rzeczą, o której myślisz? Ale jestem fajny, fajna? Ale jestem świetny, jaki jestem pobożny? Czy może dziękujesz Bogu? Kiedy dziękujesz Bogu za to, że możesz komuś coś dać? To, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale nie ma nic bardziej logicznego. Bóg w swojej łasce dał ci dobre rzeczy, żeby się nimi dzielić. Bóg w swojej łasce dał ci wszystko i Bóg pozwala ci być narzędziem w Jego ręku, uczestniczyć w planie dawania innym. To komu będziesz za to dziękować? Co innego zrobisz, jak tylko nie wrócisz do domu i nie podziękujesz? Boże, tak ci dziękuję za to, że dałeś mi szansę dzisiaj użyć prawie wszystkich pieniędzy, które mam dla Twojego Królestwa. Jest. A więc wracając do Ewangelii, która jest odpowiedzią na nasze problemy, nie zasługujemy na nic. Bóg nam dał wszystko w swojej łasce i po trzecie, mamy to po to, żeby używać dla Jego Królestwa. Jezus mówi słowa w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, powinniśmy je znać na pamięć. Znaczy powinniśmy. Polecam poznać je kiedyś sobie na pamięć albo przeczytać kiedyś w ogóle całe kazanie na górze w Mateuszu. Jezus mówi tam, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Czy myślę o Bożym Królestwie najpierw, czy wtedy, gdy mi zbywa czasu, energii, no i pieniędzy? O Bożym Królestwie, czyli o Jego woli, o Jego Kościele, o rozwoju Jego Słowa w tym świecie, o dążeniu do świętości we wszystkim. Jeśli Chrystus odkupił Twoje życie, to odkupił też finanse. I to będzie widać. To życie finansowe dla Jego Królestwa będzie widać w sercu, ale też będzie widać w życiu, w praktyce. James Frick, profesor Uniwersytetu z Stanach jakiegoś dużego, powiedział takie słowa. Nie mów mi, jakie są Twoje priorytety. Pokaż mi, na co wydajesz pieniądze, a sam Ci powiem, gdzie one są. Gdyby ktoś spojrzał teraz na Twoje życie z perspektywy Twoich wydatków, to co by powiedział? Ja wiem, że to jest trudne pytanie oczywiście. Pewnie powiedziałby, no płaci czynsz na przykład, albo o, ta osoba kupuje jedzenie.
A co byłoby takiego zaskakującego? Ale oni dużo podróżują? Ale oni często chodzą do kina? Ale często jedzą na mieście? Albo ale oni są oszczędni? Czy może oni żyją tak rzeczywiście, jakby ten Bóg był prawdziwy? Oni żyją tak, jakby ten ich Bóg był warty tego. Oni wydają pieniądze tak, jakby one miały mniej znaczenia niż sprawy tego ich Boga. Jak wspaniale by było, gdyby to było widać w naszym życiu. Bo my przecież wiemy, że On jest prawdziwy. On jest tego warty. On jest cenniejszy. On jest cenniejszy. A więc kończąc, co mogę z tym zrobić praktycznie? Praktycznie mogę przyjść do Chrystusa. Jeśli nie pójdę za Chrystusem, to moje podejście do pieniędzy będzie zawsze złe. Będzie zawsze niewłaściwe. Będzie zawsze chybione tego celu, który Bóg mi daje. Będę bał się ich utraty. Będę w nich, w pieniądzach szukał szczęścia i spełnienia. Będę nimi starał sobie zjednać może jakąś religię, czy mój obraz Boga sobie jakoś wykupić. Będę zniewolony przez pieniądze, oderwany od życia w pełni. Ale gdy poznaję Chrystusa, to naprawdę widzę, ile Bóg zapłacił za moje życie. I to, czy mam na koncie 2,50, czy 2500, czy 2,5 miliona, nie ma znaczenia. Bóg nie zapłacił za mnie miliona, nawet biliona czy tryliona. On zapłacił więcej. On nie dał za mnie czegoś, co mu zbywało, czegoś, co było mu za dużo, czegoś, co było dla niego bezwartościowe. On dał swojego syna. On dał za mnie siebie. Tylko On jest w stanie uleczyć i leczyć i uczyć właściwej perspektywy, właściwej postawy w finansach. I to jest bardzo, bardzo ważne. Tak, mamy uczyć się od innych, mamy uczyć się od mądrych ludzi, mamy używać naszej mądrości, ale to nigdy nie może być ważniejsze od Chrystusa, który jest najlepszym nauczycielem, który jest tym prawdziwym ratunkiem. Ale po drugie, co bardzo ważne, chroń się przed pokusami. Jak bardzo chętnie zdeklarujemy się, nawet tu i teraz, mógłbym zrobić głosowanie i sprawdzić, ile osób się zdeklaruje, żeby zmienić diametralnie swoje podejście do pieniędzy. Ale nic później z tego nie będzie wynikało, jeśli nie będę z Chrystusem mądrze chronił się przed pokusami, wyrabiał w sobie dobre nawyki. Bardzo dobrym nawykiem jest stały przelew na przykład na kościół. Bardzo, można powiedzieć, przyziemna i praktyczna rzecz, mało duchowa, ale to chroni mnie przed tym, żeby co miesiąc spojrzeć na moją wypłatę i arbitralnie zastanowić się, czy w tym miesiącu chcę dołożyć się do Bożego dzieła, czy nie chcę. Stały przelew to jest bardzo ubezpieczająca rzecz w dziedzinie finansów. Oczywiście wspieranie lokalnego kościoła to nie jest koniec. Wspieranie lokalnego kościoła, w naszym przypadku mam nadzieję KNS-u, to nie jest koniec używania pieniędzy dla Bożego Królestwa. To też nie jest tak, że stały przelew i już jest z głowy. Ale to jest taki, powiedziałbym, dobre minimum. Ktoś, kto nie ma tego nawyku, stale i stale będzie wystawiał się na pokusę. Na pokusę wątpienia w Boże zaopatrzenie. Dobry nawyk to regularna modlitwa. Może właśnie, gdy przyjdzie wypłata, albo na początku miesiąca, pod koniec, może indywidualnie, może z grupą. Taka uczciwa przed Bogiem. Taka, w której wyznaję moje grzechy i pokusy. Dobry nawyk to ustalanie co tydzień, co miesiąc, komu chcę pomóc finansowo. Konkretnie i praktycznie. Nie po to, żeby czuć się lepiej z tym, jacy jesteśmy bardzo hojni, ale dlatego, że w takim celu mamy to, co nam Bóg dał. Żeby używać, żeby dzielić się, żeby we wszystkim zabiegać o sprawy Jego Królestwa. Mógłbym mieć wiele dobrych nawyków. Wyrabiajmy je sobie. Chronimy się przed pokusami, bo one będą się pojawiały. Nie bójmy się też z drugiej strony. Dobrym nawykiem jest też uczyć się przyjmować pomoc. Uczyć się przyjmować od kogoś pieniądze, gdy taka sytuacja się pojawi. Dobrym nawykiem jest też prosić o pomoc innych. Sprawdź mnie. Pytaj mnie o to. Może w małej grupce, może z żoną, może z kumplem, z koleżanką. Sprawdzaj. Albo nawet do ekstremum daję Ci wgląd do mojego konta. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, żeby pieniądz, który jest źródłem wszelkiego zła,
nie był dla nas ważniejszy od Chrystusa. Pozwólcie, że zacytuję na koniec fragment. Taki fragment znany tego, że jest wyrywany z kontekstu, więc dzisiaj w końcu możemy poznać go w jego kontekście i we właściwym zastosowaniu. Apostoł Paweł pisze do Filipian w 4 rozdziale, w 13 wersecie: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I nie mówi o lataniu, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mówi o tym, że możemy teraz skoczyć z tego budynku i pofruniemy. Nie mówi o tym, że jak ktoś bardzo, bardzo uwierzy, to na pewno się wydarzy na przykład. Nie mówi o tym, że wszystkie moje marzenia, jak sobie je zaplanuję, się staną i tak dalej, i tak dalej. Ale on mówi o pieniądzach. Werset wcześniej apostoł Paweł pisze: wiem, co to skromność. Znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość. Nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby nie wpaść w pułapkę poczucia w samosprawiedliwości, w bogactwie i w biedzie, w oszczędzaniu i w wydawaniu? Jak to jest możliwe? No możliwe to jest właśnie w Chrystusie, bo w Nim wszystko mogę, w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. W Jezusie żadna sytuacja finansowa nie będzie dla mnie zbyt straszna, bo w Nim, tu, mam wszystko. Mam wszystko, czego potrzebuję. Mam to za darmo i nie jestem w stanie tego stracić. I mając Jezusa, wiem, że na to nie zasłużyłem. Dostałem od Boga z łaski to wszystko. Chcę się dzielić. Potrafię wydawać te pieniądze mądrze. Cieszę się tym, co mam. W Chrystusie. Powstajemy na koniec do modlitwy. Drogi Ojcze, bogactwo, pieniądze, materialne rzeczy w tym świecie mają taką moc, która nas przyciąga. Są potężnym narzędziem w ręku naszego wroga. My, Ojcze, żyjemy w tej świadomości i wiemy, że bez Ciebie przegrywamy. Wiemy, że bez Ciebie przegrywamy walkę o nasze serca, walkę o nasze konta bankowe. Przegrywamy walkę o nasze poczucie wolności, o nasze poczucie przebaczenia, o nasze poczucie sprawiedliwości. Bez Ciebie, Ojcze, przegrywamy zawsze. Ale wierzymy, że Ty jesteś potężniejszy, że Ty jesteś ponad wszelką władzą i zwierzchnością. Ty jesteś ponad naszym szefem, Ty jesteś ponad naszym bankiem, Ty jesteś ponad ludźmi dookoła nas, Ty jesteś ponad naszymi problemami, Ty jesteś ponad naszym poczuciem samosprawiedliwości w dowolnej z tych rzeczy, Panie. Ty jesteś mocniejszy i dlatego przychodzimy do Ciebie uniżeni, prosząc Ciebie o to, żebyś nas wychowywał, żebyś nas przysposabiał, żebyś nas ratował. Prosząc Ciebie, żeby to się nie skończyło na naszym kiwaniu głową, nie skończyło się na naszych pustych deklaracjach, ale na pobożnych nawykach, bo my chcemy widzieć Twoje Królestwo w nas i chcemy widzieć, jak ono przychodzi, Ojcze, wszędzie dookoła przez nas. I prosimy Cię, żebyś dawał nam mądrość używania tych pieniędzy, które mamy do tego. Proszę Cię, Ojcze, o ten Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.